Na Puls Dnia zaprasza Dariusz Milejczak. Jest wtorek, drugi dzień stycznia. To jest główne wydanie Pulsu Dnia. Dobry wieczór. Zobaczmy, co przed nami. Ciężki stan pobitego noworodka spod Kępna. Rodzicom grozi 20 lat więzienia. Wobec płaczu dziecka wielokrotnie uderzali ją po głowie, używali tutaj krzyku, uderzali po twarzy, rzucali, potrząsali, a także podduszali. Mieszkańcy osiedla na Głuszynie terroryzowani przez agresywne psy. To było straszne, bo on po prostu biegł, rzucał się, zabijał, biegł dalej. Piesek nasz 3-miesięczny niestety nie przeżył. To jest po prostu nagonka, to jest hejt. Nie będziemy tego nawet komentować. Jest coraz gorzej i coraz bardziej niebezpiecznie. Zamieszanie wokół Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Poważne oskarżenia posła Prawa i Sprawiedliwości. Są to pomysły szalonych likwidatorów, którzy mam wrażenie, że chcą w tej chwili już likwidować absolutnie wszystko. W odpowiedzi na płacz była bita po głowie, rzucana, a nawet podduszana. 2-miesięczna dziewczynka spod Kępna w ciężkim stanie przebywa w poznańskim szpitalu. Rodzicom niemowlęcia za znęcanie się i spowodowanie obrażeń zagrażających życiu grozi do 20 lat więzienia. Jakub Pięta. Szpital Kliniczny imienia Karola Jonszera w Poznaniu. To na tutejszy oddział intensywnej opieki medycznej trafiła 2-miesięczna dziewczynka, którą z ciężkim urazem głowy matka przyniosła do szpitala w Kępnie. Dziecko miało pękniętą czaszkę. Z wstępnych informacji, które zostały tam podane przez lekarza, podjęto decyzję o wszczęciu postępowania. Na miejsce zostali wysłani policjanci. Zostały zabezpieczone wszystkie możliwe ślady. Dziewczynka jest w stanie ciężkim. Policja, podejrzewając, że jej obrażenia nie były spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, zatrzymała 19-letnią matkę i 30-letniego ojca dziecka. Obawy funkcjonariuszy potwierdziły ustalenia śledczych. Działając wspólnie i w porozumieniu, znęcali się fizycznie i psychicznie nad nieporadną ze względu na swój wiek 2-miesięczną córką w ten sposób, że wobec płaczu dziecka wielokrotnie uderzali ją po głowie, używali tutaj krzyku, uderzali po twarzy, rzucali, potrząsali, a także podduszali. Maltretowanie noworodka miało mieć miejsce między 27 października a 30 grudnia, czyli w zasadzie od samych narodzin dziecka. Rodzice usłyszeli zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad noworodkiem oraz spowodowania zagrażających życiu obrażeń ciała. Przesłuchani w charakterze podejrzanych częściowo przyznali się do stawianych im zarzutów, przedstawiając tutaj swoją wersję zdarzenia, wskazując, że czynów tych dopuszczali się wobec płaczu dziecka. Prokuratura rejonowa w Kępnie wystąpiła do sądu o umieszczenie pary w areszcie na 3 miesiące. Sąd musi ten wniosek rozpatrzyć. Rodzicom pokrzywdzonej dziewczynki grozi od 3 do 20 lat więzienia. Jakub Pięta, Puls Dnia. Chwila nieuwagi mogło dojść do tragedii. Mamy nagranie z niebezpiecznej sytuacji. Kobieta prowadząca wózek w pewnym momencie zapatrzyła się w swój telefon komórkowy, a wózek prawie wpadł pod samochód. Więcej szczegółów zna nasz reporter Damian Wełna. Damianie, dobry wieczór. Powiedz proszę, gdzie i kiedy doszło do tego zdarzenia? Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło dziś rano w Luboniu. Na wideo mogą Państwo teraz zaobserwować, że kobieta przez kilka sekund idzie z wózkiem i w pewnym momencie zatrzymuje się i najprawdopodobniej, patrząc się w swój telefon, traci kontrolę nad wózkiem. Ten wózek samodzielnie odjeżdża i na szczęście po kilku sekundach kobieta zwróciła na to uwagę i z powrotem go trzymała. Warto tutaj też powiedzieć, że poprosiliśmy o komentarz nadkomisarza Macieja Święcikowskiego z Wielkopolskiej Policji, by właśnie skomentował całe to niebezpieczne zdarzenie. Posłuchajmy. Musimy pamiętać, że jeżeli mamy pod opieką dzieci, niezależnie czy są to dzieci kilkumiesięczne czy kilkuletnie, to na nas spoczywa obowiązek zapewnienia im należytego bezpieczeństwa. A co za tym idzie, musimy być tak naprawdę stuprocentowo skoncentrowani na tym, co się z naszymi dziećmi dzieje.
Zatem jak Państwo słyszeli, naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa, opieki nad właśnie tutaj w tym przypadku dzieckiem, ale nawet jeżeli trudno określić po tym wideo, czy rzeczywiście dziecko znajdowało się w wózku, to wideo może być dla nas wszystkich przestrogą, bo w dobie smartfonów, internetu i szeroko pojętych tak zwanych rozpraszaczy, czyli na przykład powiadomień w telefonie, często nie zwracamy uwagi na to, co dzieje się wokół nas, wchodząc na przykład na jezdnię, na pasy, myśląc, że jesteśmy bezpieczni, patrząc się w telefon, a nie na to, co dzieje się po lewej czy też po prawej. Właśnie tracimy kontrolę nad tym, co jest wokół nas, bo patrzymy się na przykład w ekran telefonu i tutaj właśnie na tym wideo ewidentnie widać, że mogło dojść do tragedii. Na szczęście tak się nie stało, ale myślę, że samo to wideo będzie przestrogą i pamiętajmy o tym, by dbać o swoje zdrowie, a także o bliskich, którymi się opiekujemy. Zawsze warto apelować o rozwagę i bezpieczeństwo. Damian Wełna zbierał te informacje. Dziękuję za szczegóły. Zmieniamy temat. Dwa agresywne psy steroryzowały całe osiedle na poznańskiej Głuszynie. Były już pogryzienia ludzi, teraz mały szczeniak został zagryziony na śmierć. Mieszkańcy na wszelki wypadek kupują gaz pieprzowy, boją się wychodzić z domu z dziećmi i nie mogą uwierzyć, że do tej pory agresywnych czworonogów nie odebrano właścicielom. Tymczasem sami właściciele twierdzą, że rozpętano na nich nagonkę. Seweryn Lipoński. To jest straszne przeżycie. To było straszne, bo on po prostu biegł, rzucał się, zabijał, biegł dalej, gryzł i biegł dalej. To, co stało się tu na Głuszynie w ostatnią sobotę, wstrząsnęło ludźmi z całej okolicy. Za każdym razem, kiedy wychodzę, oglądam się, czy te psy mi gdzieś nie wylecą, nie? To już jest tak chyba podświadomy strach. Na tym spokojnym z pozoru osiedlu przy ulicy Gaprzewicza niektórzy zaopatrzyli się już w gaz pieprzowy i paralizatory. A wszystko z obawy przed tą dwójką. Dwójką agresywnych psów, które właśnie dzień przed Sylwestrem wydostały się przez ogrodzenie przydomowego ogródka i zaatakowały Agnieszkę Tomaszewską. Tak szybko biegły do nas. Która była akurat na spacerze z mamą, siostrą i z małym szczeniakiem. Krzyknęłam do nich, żeby złapały naszego psa. No i moja mama złapała go. Podniosła do góry, jednak ten jeden z tych psów jest bardzo dużym psem i podskoczył i złapał tego naszego pieska. Kobiety rozpaczliwie próbowały bronić swojego psa, same zostały przy tym pogryzione, ale nie udało się uniknąć najgorszego. Piesek nasz 3-miesięczny niestety nie przeżył, został bardzo zmasakrowany. Po prostu to było dla mnie przerażające. Świadkiem tego, co działo się dalej, była Eliza Spakowska. Widziała, jak jeszcze inny pies w przerażeniu uciekał przed agresorem i, jak się potem okazało, wbiegł prosto pod przejeżdżające samochody. I po jeszcze paru minutach, że został potrącony po prostu i nie przeżył. Kolejni mieszkańcy osiedla mówią nam wprost, że feralny blok omijają szerokim łukiem. Boją się wychodzić z psami czy z małymi dziećmi, a przecież tuż obok jest przedszkole. Dziś psy, które steroryzowały osiedle, mogliśmy tylko usłyszeć, bo ich właściciele nie chcieli z nami rozmawiać. To jest po prostu nagonka, to jest hejt i nie będziemy tego nawet komentować. Okej, okay. Na pewno nie chcą Państwo rozmawiać? Śledztwo, proszę, trójkę. No zamykaj te drzwi! Ale oprócz nas odwiedziła ich też dzisiaj policja. Te osoby za nieostrożne trzymanie zwierzęcia, które stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia, muszą liczyć się z konsekwencjami. Tutaj w grę wchodzi wysoka grzywna. Zwłaszcza, że jak słyszymy, to wcale nie pierwsza taka sytuacja. Ja jestem w ogóle w szoku, bo ja codziennie wychodzę z psem. Te dwie mieszkanki osiedla relacjonują, jak te same agresywne psy w podobny sposób zaatakowały ich czworonogi kilka tygodni temu, na początku listopada. Całe szczęście, że przeżył, bo schował się pod samochód, uciekł pod samochód. I te psy poleciały dalej i zaatakowały Weronikę. Z 10 minut trwało, jak walczyłam z tymi psami. Tam krzyczałam, wiadomo, biłam je, kopałam naprawdę wszystkimi siłami. One w ogóle nie reagowały, były tylko nastawione typowo, żeby zabić psa. Wtedy skończyło się na pogryzieniach. Teraz sprawa jest jeszcze poważniejsza. Psy są z powrotem u właścicieli. Płot jest wygryziony, strach wejść na klatkę. Sygnały od przestraszonych mieszkańców trafiły już także do rady osiedla. Pokazywali to nasilenie tych obaw
przed tymi psami, że to tak nie jest, że tylko psy atakują, bo i ludzi tak samo. Mieszkańcy przypuszczają, że psy są agresywne, bo niewłaściwie traktowane. Nie mogą też zrozumieć, jak to możliwe, że mimo dwóch groźnych ataków do tej pory nikt psów nie odebrał właścicielom. Policja tego nie wyklucza, jeśli stwierdzi poważne uchybienia. Może być tak, że te psy zostaną odebrane, natomiast na ten moment jeszcze jest za wcześnie, żeby coś takiego wyrokować. Jest coraz gorzej i coraz bardziej niebezpiecznie. O sprawie wie już nie tylko policja, ale też Straż Miejska i Fundacja Wielkopolski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Seweryn Lipoński, Puls Dnia. Dwa myśliwce F-16 poderwano nad ranem z bazy w poznańskich Krzesinach. Wszystko przez zmasowany ostrzał Ukrainy przez Rosjan. O działaniach poinformowało Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Start myśliwców z Krzesin miał miejsce po godzinie 6 rano. Wcześniej z bazy w Łasku także poderwano parę F-16. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uzasadniało decyzję intensywną aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z wykonywaniem uderzeń na terytorium Ukrainy. Działania trwały kilka godzin. Po godzinie 10 wojsko przekazało komunikat o zakończeniu działań. Sytuacja jest jednak na bieżąco monitorowana, a polskie siły zbrojne pozostają w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. W całej Ukrainie od rana trwał alarm przeciwlotniczy i rakietowy. Wojsko rosyjskie zaatakowało m.in. Kijów i Charków. Poseł Prawa i Sprawiedliwości gromi rząd. Chodzi o Poznański Instytut Zachodni. Szymon Szynkowski-Welsenk zapowiadał dziś, że odwołanie Rady Placówki Badawczej, w której sam, jak i inni politycy prawicy zasiadał, i zapowiedź przeprowadzenia w niej audytu mogą zwiastować likwidację Instytutu. I to mimo, że nikt o planach likwidacji naukowej placówki nie mówi. Są to pomysły szalonych likwidatorów, którzy mam wrażenie, że chcą w tej chwili już likwidować absolutnie wszystko. Tak Szymon Szynkowski-Welsenk mówił dziś o pomyśle likwidacji działającego w Poznaniu Instytutu Zachodniego. Pomyśle, który jednak z ust władzy nie wybrzmiał. Polityk Prawa i Sprawiedliwości odwoływał się do informacji o odwołaniu Rad Instytutów Strat Wojennych, De Republika, Europy Środkowej, Pokolenia i właśnie Zachodniego. Informacje te polskiej agencji prasowej przekazał Jan Grabiec. W związku z tym, że te instytuty, ich działalność powinna służyć dobru ogółu, a nie służyć wzmacnianiu pozycji jednej partii, premier uznał, że czymś koniecznym jest odwołanie rad nadzorczych, w kolejnym kroku mocny przegląd aktywności tych instytucji, a na koniec decyzja, jaką rolę powinni pełnić w przyszłości. Prawo i Sprawiedliwość uratowało Instytut Zachodni i dlatego być może Janowi Grabcowi wydaje się, że Instytut Zachodni funkcjonuje od 2015 roku, bo ta nowa jednostka uratowana została powołana rzeczywiście ustawą w grudniu 2015 roku. Ale Instytut Zachodni nie funkcjonuje w ciągu ostatnich 9 lat, tylko niemal 80 lat. Kontruje były minister do spraw Unii Europejskiej. Jan Grabiec w rozmowie z PAP stwierdził też, że nakłady na działanie instytutów są nieproporcjonalne z rezultatami ich prac. Dlatego konieczny ma być wspomniany audyt. W obiektywność tych działań wątpi jednak Szynkowski-Welsenk. Jeżeli z góry rzecznik rządu mówi o tym, że nakłady są nieproporcjonalne w tych jednostkach w stosunku do efektów ich prac, to znaczy, że on już wie, jakie są rezultaty tego audytu, zanim jeszcze ten audyt został przeprowadzony. Jednocześnie parlamentarzysta przekonuje, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości Instytut Zachodni przeżywał rozkwit i prowadził działalność znacznie bardziej bogatą niż za czasów PO-PSL. Szymon Szynkowski-Welsenk w Radzie Instytutu Zachodniego zasiada już drugą kadencję. Był tam też polityk Zjednoczonej Prawicy Arkadiusz Mularczyk, były ambasador RP w Niemczech Andrzej Przyłębski i prawicowy publicysta w sieci Grzegorz Kucharczyk. Jak czytamy na stronie placówki, Szynkowski-Welsenk 15 maja 2023 roku został powołany jako przedstawiciel ministra gospodarki. Ministerstwo Gospodarki zostało zlikwidowane w 2015 roku. Jakub Pięta, Puls Dnia. Prace na Starym Rynku na finiszu. Sukces czy jednak zbyt dużo kontrowersyjnych fuszerek jak na tak prestiżową i drogą inwestycję? O tym rozmawiałem w programie Otwarta Antena z poznańskimi radnymi. Zobaczmy fragment. Jesteśmy tak przeczuleni, jeśli chodzi o
w ogóle cały remont Starego Rynku, że będziemy zwracać uwagę na dużo szczegółów, które dla turystów będą niewidoczne, a pamiętajmy, że rynek nie został jeszcze odebrany. Jeszcze wejdą inspektorzy, jeszcze wejdą osoby, które będą weryfikowały, będą poprawki na pewno robione. Nie sądzę, żeby to trwało miesiącami. Widzę, Radny, ja czekam na ogród. Uspokojony tymi nie słowami. Uspokojony. Znaczy, pani radna, tak, na pierwszy rzut oka jest fajnie, super. Ładnie to zostało zaprojektowane. Bałem się, że będzie retro. Można to przyjąć, tak? Natomiast, wie pani co, no, ja swój dom budowałem sam. Często też kładłem płytki. Jak ja bym tak położył płytki, jak są położone, to bym chyba do dzisiaj już nie żył, bo bym mnie zawał. Tak, albo fachowiec tak mi tak położył, tak, przed żoną. No, nie można tak kłaść kwadratowych kostek, że fuga leci od jednej strony do drugiej. No więc pytanie, tak? Czy to będzie poprawiane, ale pewnie tego dowiemy się, jak już będą ostateczne odbiory. Bo by trzeba było wszystko zdjąć, panie redaktorze, i na nowo położyć kostkę. No to tak zostanie. I dlatego możemy wmawiać wszystkim, że tak nam położyli w średniowieczu. Już nie 13, tylko całe 24 godziny na dobę będą dyżurować ratownicy z poznańskiej bazy lotniczego pogotowia na Ławicy. Zmiana weszła w życie z początkiem nowego roku i ma pomóc w prowadzeniu akcji ratunkowych, gdyby właśnie nocą odpukać zdarzył się groźny wypadek z wieloma rannymi, którzy wymagaliby jak najszybszego transportu do szpitali. To z pozoru niewielka zmiana, ale bardzo istotna z punktu widzenia całego systemu ratownictwa. Baza lotniczego pogotowia ratunkowego na poznańskiej Ławicy pełni teraz 24-godzinne dyżury. Do tej pory w takim całodobowym trybie pracowały tylko 4 bazy w kraju. Teraz, z początkiem nowego roku, dołączyły do nich bazy w Lublinie i w Poznaniu. Dla pacjentów oznacza to oczywiście większą dostępność świadczonych przez nas usług w porze nocnej. Szczególnie warto tu podkreślić zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych, do których doszło po zachodzie słońca. Tym sposobem będziemy mogli wysłać na miejsce takiego zdarzenia więcej śmigłowców w krótkim czasie. Dotąd poznańska baza pracowała tylko od rana do wieczora, w godzinach 7:20. Zasięg ratowników LPR z Poznania formalnie obejmuje większą część województwa i sięga takich miast jak Piła, Leszno czy Jarocin. Seweryn Lipoński, Puls Dnia. W przyszłym roku będziemy świętowali stulecie włączenia do Poznania gmin i wsi. Dębiec, Główna, Rataje, Winiary czy Naramowice. A teraz do połowy stycznia można oglądać wystawę zdjęć z dawnych peryferii Poznania. O wystawie rozmawiałem z jej kuratorem Maciejem Szymaniakiem z Centrum Kultury Zamek. Zobaczmy fragment. Całe miasto zmieniało się od jeszcze w początku XX wieku aż do lat 90., do połowy lat 90. wieku XX, bo to jest ten najwcześniejszy, najmłodszy moment, którego dotykam na wystawie. Zależało mi, żeby fotografiami pokazać, że one jednak funkcjonują troszkę jak osobne organizmy, jak osobne takie byty, które są jednak obok tego, co nazywamy Poznaniem, obok tych śródmiejskich części miasta, które wszyscy doskonale znamy, które zwiedzają turyści, które są popularne, a jednak te peryferie, które też są miastem, które tworzą jego tożsamość, których mieszkańcy są poznaniakami i się z tą poznańskością identyfikują, jednak te peryferia bywają czymś osobnym. Drugi dzień nowego roku początkowo przyniósł słońce, ale później deszczowe chmury nadciągnęły nad Wielkopolskę. Do kiedy będą z nami? Między innymi o tym już teraz opowie Szymon Kozłowski. Dobry wieczór Państwu. Witam się w pierwszy wtorek nowego roku 2024. Dzisiaj sporo chmur nad Wielkopolską gościło, także opady deszczu się pojawiły. Co przed nami? No właśnie, czy ten deszcz będzie podczas najbliższej nocy? Tak, w całej Wielkopolsce chmury i opady deszczu o charakterze umiarkowanym, momentami silnym. Proszę na siebie uważać. W drugiej części nocy także w Poznaniu opady i 6 stopni powyżej zera. 7 o poranku w środę jeszcze będzie padać, ale z każdą kolejną godziną przejaśnienia, rozpogodzenia, bez opadów w ciągu dnia,
dnia, dopiero wieczorem deszcz powróci i tak też będzie około 23 w środę. Jutro dwucyfrowe wartości dodatnie w Poznaniu. 10 stopni maksymalnie, tyle po południu, po 21 7 stopni. Wiatr może dawać o sobie znać, zwłaszcza w okolicach południa, momentami silniej wiejąc. Zobaczmy, co przyniosą kolejne dni. Przed nami Święto Trzech Króli. Jaka czeka nas pogoda? O tym za chwilę. Zaczniemy od czwartku, który będzie dniem pochmurnym, bez szans na promienie słoneczne i deszcz. Od 4 do 7 stopni wiatr nadal może być silny. W piątek, jako że czeka nas ochłodzenie, bo minus 2 stopnie o poranku i w ciągu dnia, to nie dość, że chmury, to do tego mogą zabielić się krajobrazy. W Wielkopolsce popada śnieg, według tych najnowszych prognoz. I w sobotę Święto Trzech Króli, w ten świąteczny dzień znowu słońce jak na lekarstwo i także może dosypać śniegu. Zimniej, od minus 5 do minus 3 stopni, 1009 hektopaskali. Sprawdźmy, czy kolejne dni nowego 2024 roku przyniosą zmiany w temperaturach. No przede wszystkim ochłodzenie. Proszę zobaczyć. Kolejne dni ewidentnie widać spadek temperatury. W niedzielę rano minus 8 stopni, w poniedziałek minus 7, we wtorek nawet minus 9, a w pełni dnia minus 7 w niedzielę, minus 4 w poniedziałek i minus 2 we wtorek. Ewidentnie trzeba tutaj, drodzy Państwo, sięgnąć po swetry, kurtki, szaliki, żeby po prostu nie zmarznąć podczas kolejnych dni stycznia. Więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych pełnych serwisach Meteo. Dzisiaj na naszej antenie także ekoprognoza. Serdecznie zapraszam, życząc miłego wieczoru. W głównym wydaniu Pulsu Dnia to już wszystkie informacje, które dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, dobrej, spokojnej nocy i do zobaczenia jutro. Dobranoc.